Cześć, witam Was serdecznie u siebie na kanale. Dzisiaj robimy nie tyle test, co powrót do staroci, że tak powiem. Mam tutaj trzy palety z Revolution. Chyba tylko te trzy wyszły z tej serii. To jest taka seria lata 90, lata 80 i lata 2000. No i zdecydowałam się na tą paletę z tego względu, gdyż widziałam ostatnio w Lidlu, że właśnie jedna z nich, nie wiem teraz która, ale jedna z nich była w sprzedaży, więc stwierdziłam, że to jest może dobry moment, żeby przypomnieć sobie, jak te cienie wyglądają na oku. I pokażę Wam tak szybko w środku. Ja już kiedyś na kanale bodajże tą robiłam test lata 80, ale nie jestem pewna, ale chyba tak, bo tu jest taki, widzicie, więcej takich zieleni w tej palecie. Znaczy więcej, no nie więcej, ale taki chyba to jest kolor przewodni lat 80. Później kolor przewodni lat 90. To chyba takie róże fiolety. No i ta trzecia, lata 2000. To jest taka właśnie najbardziej wakacyjna paleta, więc jej dzisiaj użyję. I to są kolory takie, zobaczcie, żółcie, pomarańcze, coś w tym stylu, więc użyjemy tej. Nią, tą paletą trzeba specyficznie się malować, bo to są słabo napigmentowane cienie. Ale nie, żeby nie dało się nią pomalować, też się da, więc zanim zaczniemy, to powiem jeszcze, że tak przy okazji sobie przetestuję dla mnie nowy podkład, a tak naprawdę bardzo stary podkład z Max Factora. Jeszcze zafoliowany, nieotworzony. Ja go mam w swojej szafie, no 4 miesiące to na pewno. I to jest Miracle Match Foundation Blur and Nourish, czyli on ma wiecie, no wykładać tą skórę, zobaczymy. Pomyślałam, że może dobry moment, żeby go tworzyć, bo kolor powinien teraz do mojej opalnej buzi pasować. To jest Natural 50. Więc zaczynajmy. I teraz tak, chciałam Wam kilka pokazać na swatchu, jak wyglądają. I one, samo nabieranie na palec jest kłopotliwe, bo one się bardzo, co niektóre przynajmniej, tak się bardzo kruszą. Jakiś taki ciemniejszy, zobaczymy jak ona na ręku. Bo z tego co pamiętam, to szału z tymi cieniami nie ma. Ja tak robię słodycze, staram się bardzo delikatnie, nie przyciskając mocno do skóry. No coś tam widać, w szczególności ten. Te błyski, one są bardzo kremowe, ale przez to jakby słabo trzymają się powieki i często się tutaj schodzą, szczególnie tu w środku, więc też zobaczymy. Bo jeżeli się zejdzie, to on się zejdzie prawie że od razu. No to tak kilka tylko chciałam Wam pokazać. Ok. Smatowy łuk brwiowy. Przysunę się troszkę, żeby było lepiej widać. Smatowy łuk brwiowy. No tu jest taki dość cielisty cień, chociaż żółtawy, w żółtawym odcieniu. Ale może nie będzie tu tragedii, może się nada w tym miejscu. No jest ok. Może być. Ja lubię, jak już maluję się tymi paletami, zaczynać od zewnętrznego kącika, z tego względu, że to jest słaby pigment i jakbym położyła jeden kolor na drugi, czyli jakbym zaczęła sobie, rozumiecie, tutaj budować załamanie, potem następny kolor i ten trzeci to już by się praktycznie nie przyklejał, więc od tego trzeciego trzeba zacząć. No dobra, tak troszkę tylko, żeby coś tu było. Dobra, tak się zastanowiłam i stwierdziłam, że tu jest taka delikatna satynka, dam go troszkę tak paluszkiem jako taki cień bazowy tutaj w środek powieki. To jest taka delikatna satynka, no bardzo ładny. I nie powiem, ładnie wygląda na oku. No i dobrze, i na zewnętrzny kącik dam jeden z brązów, tu są takie, no kilka takich ciemniejszych brązów, wezmę któryś taki, może ten. Zobaczymy, jak on będzie sam. Na bazie oczywiście, ja mam na powiedzę bazę pod cienie. I widzicie, jak ten cień się nałoży tak sam, nie na inne cienie, no to on jest dość intensywny i ładnie wygląda. Także no tymi paletami da się pomalować, da się zrobić makijaż. No wystarczy moim zdaniem odpowiednią techniką, w odpowiedniej kolejności zacząć. I wtedy nie będzie problemu. Ona jest taka pomarańczowa, wakacyjna, a jak na razie nie mam nic z tych wakacyjnych kolorów na oku. Ale zaraz damy trochę coś, jakieś pomarańczki, żeby
dać troszkę właśnie tutaj koloru. No i delikatnie. Ostatnio nauczyłam się, znaczy nauczyłam się już to dawno, wiedziałam, że żeby ładnie mi wyszło, muszę pomalutku. Bo jak chcę tak szybko, szybko, no to też tak ładnie nie wychodzi. No i chciałabym tutaj troszeczkę już rozetrzeć tą granicę, żeby łatwiej było potem to blendować. No sobie tutaj rozcieram. No tak wstępnie. Zaraz będziemy tam jeszcze rozcierać no, innymi kolorami. No i dobra, czas dodać jakiegoś pomarańczu. Tu jest taka satyna, właściwie ten, co tutaj go swatchowałam, ten pierwszy na górze. On jest znowu delikatnie satynowy na pograniczu matu. Więc zobaczymy, jak on będzie tutaj wyglądał na oku. Może z tej strony zacznę. No... Taki jest mniej intensywny niż tutaj w palecie, taki blady powiedziałabym. W sensie nie jest taki rażący jak w palecie ten odcień. Ale może go zaraz trochę jeszcze dołożymy, może będzie mocniej. Słuchajcie, jak na taką paletę słabo napigmentowaną, no to myślę, że to całkiem ładnie wygląda, nie? Dobra. No i teraz wezmę taki najjaśniejszy żółty, tutaj jest, znaczy ten jest jaśniejszy, ale ten jest perłowy, a ten jest matowy. Tym samym pędzelkiem odrobinkę tego żółtego. I tutaj, na tej granicy, jeszcze go dodam. Nawet nie spodziewałam się, że tak ładnie wyjdzie. Teraz przejdziemy do błysku. Nie wiem, czy się on dobrze nałoży pędzelkiem, jak nie to trzeba będzie palcem, ale ogólnie zacznę od tego pomarańczowego, a potem w sam środek może taki bardziej żółty, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No nie, pędzelkiem to się nie przynosi w ogóle, trzeba palcem, a w ogóle może ten pędzel jest kiepski. Sprawdzę, czy lepiej będzie takim jakimś, zobaczę, tak z ciekawości. Bo tamten taki śliski tamten pędzel i źle łapie cień, tym lepiej, ale też bez szału, więc jednak palec i próbujemy palcem. Jakoś słabo się przykleja, przydałby się chyba klej pod brokaty, ale no chciałam bez kleju zobaczyć, jak to będzie. Coś tam widać, ale jeszcze dołożę więcej. No nieźle. Jak na wiecie, położone na bez kleju, no to nieźle. No i sam wewnętrzny kącik dam. A może taki cytrynkowy, właśnie ten taki jaśniutki żółty. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Ładnie wygląda na palcu. Ciekawe jestem, czy mi się znowu zejdzie tutaj. Może dzięki temu cieniowi pierwszemu, który dałam jako bazowy, może dzięki temu się będzie lepiej trzymać. Mam nadzieję. Bo jeżeli tak, no to... No będzie to jakiś sposób na te cienie. Dobra, zrobię na drugim oku to samo. Ok, i normalnie, zanim ja skończę cały makijaż,
To ten cień tutaj już mi się schodzi, już tu znikał załamanie, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Wracam do brązu i odrobinkę tutaj jeszcze łączę, dodaję go, żeby się ładnie tutaj połączyło. Bardzo mało nabieram, bardzo delikatnie tych cieni. Powiem Wam, że chyba to jest najładniejszy makijaż, jaki mi wyszedł tymi paletami do tej pory. Właśnie jak się postarałam, jak krok po kroczku, po malutku, to mam wrażenie, że najlepiej mi to wyszło. Tu jeszcze troszkę. Bardzo delikatnie, tak wiecie, tutaj pogłębić. Z drugiej strony. Nie no, te palety. Chyba wrócę do nich częściej, będę ich używać, w tym sensie wrócę. No czasem ich używałam, ale mam dość sporo palet, więc ja się staram używać ich naprzemiennie. Ale no mam ochotę ich używać. No i jeszcze wrócę do blendowania. Wezmę trochę tego pomarańczu. I tutaj jeszcze dodam, żeby było bardziej wyraźnie. Myślę, że na tym zakończę. No na dolną powiekę zaraz coś jeszcze odrobinę może dołożę. Czy w miarę równo, no. Nie jest źle. I to są moje kolory, takie miodowo-pomarańczowe, uwielbiam. Dobra. Tam coś na dolną powiekę. I zaraz przechodzimy do podkładu. Ok, zrobiłam sobie tą kreseczkę tym linerem z Belle i powiem Wam, że on drażni mnie, bo tu już tak jakoś trzeba go i tak rozpisywać na ręku, a słabo już tu maluję, ale dobra, niech już będzie. I tak, przechodzimy do podkładu. Nałożę najpierw na jedną połowę twarzy. Poczekajcie, się przekręca to tam kręcie. Ciekawe są, czy ten kolor powinien być dobry, może na tej stronie będzie lepiej widać. To jest właśnie natural. No, chyba jest jaśniejszy od mojej opalenizny, ale damy radę. On jest podobno mocno kryjący, także jestem ciekawa, czy faktycznie doklepię gąbką. No i właśnie tak spadłam na pomysł, żeby taką serię zrobić, że odkupuję stare palety, bo teraz już rzadko coś nowego kupuję, więc pomyślałam, że to może być dobry pomysł, żeby odkopać stare. Dajcie znać, co o tym sądzicie. No i powiem Wam, że to bardzo słabe krycie ma. No, bardzo słabe. Tutaj wszystko przebija, tu czerwony policzek. Tu coś. A ja nie mam dużo do zakrycia, więc no. Bardzo słabe. Dobra, zrobię na całą buzię. Albo i nie. No dobra, nie wiem, czy ja myślałam, że to będzie taki właśnie ciężki, mocno kryjący podkład. Może mi się pomylił po prostu z innym. Ale w każdym razie ja się cieszę, że on jest taki bardziej lekki, bo ja takie wolę nawet. Kolor, on ma właśnie, się nazywa Miracle Match, czyli on ma chyba się dopasowywać do kolorów naszej skóry. I powiem Wam, że jakby na żywo nie wygląda tak jasno jak w podglądzie, nie wiem. Na żywo wygląda na bardziej dopasowany, ale ja spróbuję jeszcze odrobinkę na te policzki dołożyć, zobaczymy. Jest taki świetlisty, właśnie skóra, zresztą widać, nie? Skóra świetlista, nie jest w ogóle matujący. Więc dobrze, bo ja taki lubię. Ok, tak to wygląda. Patrzę tutaj, czy mi przybija to przybarwienie. Jakoś w miarę to się ujednoliciło, że tak powiem. Więc nie jest najgorzej. No lepiej się na pewno, się lepiej nie zastryga przecież. Dobra, pójdę to wszystko wykończyć i zaraz Wam się pokazuję. Ok, i tak to wygląda ostatecznie. Tutaj no malutki babolek, bo tuszem się ubrudziłam i rozmazałam sobie i tak mi taka czarna plamka, ale tak nie jest daleka. Ok, podsumowanko takie szybkie.
patrzę, czy mi się zebrało tutaj, bo te kremy perłowe są aż tłuste. Takie są kremowe, że aż tłuste. Sebastian chce telewizor, zaraz ci włączę. Ale o dziwo, zobaczcie, nie zebrało mi się nic. Myślę, że to widać. To jestem w szoku. Czyli ta baza jednak w postaci tego satynowego cienia chyba dobrze tutaj trzyma. Trochę trzyma te cienie jednak. Dobra, pomadkę sobie użyłam z Avonu i też w sumie ją trochę wygrzebałam z szuflady, bo bardzo dawno jej nie używałam, a taki pomarańcz przecież tutaj pasuje idealnie. I to jest konturówka Avonowa w kolorze Coral. I taka pomadka też taka pomarańczowa, że tak powiem. Ja lubię takie kolory. I to jest Enduring Sable. Ale nie wiem z jakiej to serii, takiej trochę błyszczącej, co widać. Okej, okay. I podkład. No, wygląda ślicznie. Po prostu podkład wygląda idealnie jak druga skóra. Nic tutaj się... No nic nie ma tutaj do zarzucenia, no idealnie. Super. Okej, okay, to kończę. Dajcie znać, czy taka seria Wam się podoba. Jeżeli tak, no to będę sobie tam nagrywać coś. I do zobaczenia. Buziaczki, pa!